ultraligowe podium. A na razie obie formacje poza nim się znajdują, ale jedna i druga ma jeszcze szansę, by się na te medali rozdawanie załapać. IKG kontra Zero Tenacity. No i hej! Że najlepiej będzie grać jednak tym Twisted Fate'em do topa. Z Ryuzaki, z Sebeksem, do Momusa, ten z Ignite'em. Leku złapać nie będzie łatwo, ale jest to możliwe. No właśnie, i to, że tutaj akurat Gwen operuje Leku, może być delikatnie problematyczne, no bo rozłożona mgiełka. Oj, w tym momencie Momus chodzi, pamiętajmy, że on jest bez flasha. Jeden stun, drugi stun i proszę bardzo, będzie to pierwsza krew. I to w najlepszy możliwy sposób, bo właśnie dla top lanera. I tak bezboleśnie ten flag pada, po prostu Momus nadziewa się na gank grać, po prostu od linii podchodzi Brown, zagrane Q i próba rozbicia tych puzli. No finalnie niezakończona powodzeniem, ale nie udało się na topie, może udać się na midzie. Farsi bardzo ładny Graffiti Field, ale widzimy i tak Lizzie nad nim przeleci. Ostatnia karta to jest Aspik i mamy... Ale popatrzcie na linię wardów IHG. Tracą jednego kontrola, ale poza tym mają go przy midzie, w pixel bruszu i również od lane ganka, chroniący. Więc Leku jest asekurowany. No Z ten się zdradziło z intencjami na ten mecz. IHG reaguje swoją wizją, lecz teraz będą się tu skradać. Podbiega również Warsi, nie ma flash, ale ma ultimate. IHG będzie stawiał tu opór i teraz inicjuje to wszystko Leku. Daleko jest jeszcze Sebex, Sen na zdolnej alejki, to może pomóc. I faktycznie jeden za jednego, aczkolwiek zawodnicy Z ten sporych tarapatach, bo to są resety dla Chrisa i ten Brownmiast przywali. I kolejna dusza dla tego zawodnika, doskakuje, braku zasięgu, ale proszę bardzo, jeszcze z ostatnim tutaj ultimate'em złapie Sebexa. Jest tutaj próba wyautowania się, lecz przed niego Chris i ZTEN, ale... ...że ten draft nie ma wielu obrażeń w early game, jeśli Camille czy Lee Sin nie trafią pięknych kombosów, a tych na pewno brakowało. A Sebex może dorzucić złotą kartę, Senna puści ulta z bota, ale to będzie za mało, podczas gdy Viego cały czas macha ostrzem zniszczonego króla, teraz zniszczony to może być Momus, Leku jest bez litosy, ten Ignite tyka na rywalu, jeszcze jeden doskok i będzie przecięty Momus z pół! Leku posyła już kolejną okejkę swoim oponentom. O dive'ach IHG nie myślało, też wiedzą, że dive'owanie przeciwko globalnemu ultimate'owi Senny może skończyć się źle, jako no właśnie bardzo brzydki Sen. I na wskroś moim słowom idą po ten dive! Eliminują wieżę, bardzo odważny X-Charm, jest ulti odcenny, lecz ono wystarczy niekoniecznie, bo... To najmniejsza różnica w zarobionym złocie ogólnie to 500 na korzyści Luminar. Leku, prawie 2000 różnicy. O, mamy zagranie na topie, Leku jest faktycznie złapany, to będzie oczywiście eliminacja i złoto trafia tam, gdzie trafić powinno, czyli do Momusa. Pepekiem i ultem, więc to zawsze asekuruje. Zresztą, mówiąc o nim... Nawet atakuje. Wywołaliśmy Sebastiana z lasu i proszę bardzo, może sklęzować złotą kartę, ale Everfrosta i Snera od Senny już nie do końca. I Piwek tylko zastanawia się, komu odda to złoto. Jest tutaj Chris, jeden na dwóch. O, to jest walka, którą Christian chętnie podejmie. Flaszuje do przodu, Sebex unika kilku ciosów, dobre CC. I jest tu zatrzymany cały czas Chris, ma ultimate, doskoczy, ale jest tam zegarek. Mistrzowsko od Sebastiana, nadchodzi reszta ZTN i mamy zasłużony shutdown dla Midla. Natychmiastowy follow-up od Lee Sina. Piwek, który też, kiedy nie ma klęza, no ta trafiona karta jest dla niego de facto wyrokiem śmierci. Więc Sebex, tak jak mówiłem na samym starcie, duża odpowiedzialność przed nim. O, rany, ostatni herald nie był szczęśliwy dla ZTN. Podejmują kolejnego. Oby tym razem skończył się lepiej, bo na razie to X-Charm złapany między serią przeciwników. Piękny Chaos Storm jednak, a X-Charm odflaszuje. Ale rzeź! Rzeź ZTN! Nawet Piwek tutaj zajrzy. I na wszystkich frontach tej walki ZTN szczezło. Jeszcze będzie szukał Mumus, znajdzie X-Charma. Ale czy zdoła uciec spowolniony przez umiejętności zawodników Illuminar Gaming i finalnie to Warsi sięgnie po niego głowę? A więc Zero Tenacity, tak jak odbili wizję. Jeśli przeciwnicy mają tier jedynki, no to nie możesz próbować zagrań, ale takich właśnie oczekiwałem. To jest kompozycja, która świetnie spisuje się w takich zagrywkach, tylko nie ktoś Warsiego dobije. Ryuzaki? Nie! Okej, po prostu to będzie Ignite do Momusa. Ale gonią koledzy z drużyny, bo tuś również idzie już od Space Smoke już wzięty, ale ten Baron... Idzie powoli, pamiętajmy. Idzie bardzo, bardzo wolno. Oj, czy zdąży tu Chris? Teleportują tutaj top lanerzy. Będzie zadyma. Czy będzie IHG Nashor, czy też dla ZTN? Widzimy, że Momus już uskoczył przed piercing, znaczy przed łańcuchami od Varusa i IHG podchodzi coraz bliżej. To może być walka na smite. ZTN tak mało punktów zdrowia i bierze go Sebex. Ja się kręcę, ZTN biorą nogi za pas i zachowają większość zawodników. Tylko pojedynek upada. Double kill jednak. Świetna strzała od Piwka, więc przynajmniej dwie ofiary. IHG ze smokiem, IHG z double killem. Ale ZTN skradło Nashora. Trzeba przyznać, że naprawdę sporo szczęścia dla Z10, bo Piwka. A cały czas ta Kamil na sadzie presję wywiera, nadchodzi tutaj Viego,
ale raczej nie będą w stanie chwycić to play na raz 10, prawda? Oj, Mumus tutaj uskakuje, pamiętajmy, że jest bez flasha, dlatego IHG zakręcone, by gonić dalej, nawet tutaj inwestuje ultimate'a, Chris. Co więcej, kolejna autoataki z red buffem, Mumus jest w tarapatach, nadchodzi jednak wsparcie i Kamil to wytańczy! I jeszcze do tego Senna wszystko po Błogosławi, Ryuzaku nadchodzi, trafi? Nie trafi swoje Q, pusty, ale Kopniak będzie świetny, stun na Leku i sporych tarapatach IHG. VZZ prawie trafił tym snerem, może byłoby jeszcze więcej, jak bronić się tylko mógł Leku, to się bronił, ale w końcu również pada. A ZTN ma nadal na szora przez pół minuty. Ale co to za decyzja? 5 minut wraca. No to jest spory problem, mimo wszystko ten Varus mobilny nie jest. A w tym momencie wyłapywany jego kolega z drużyny. Nie. Tutaj Chris też traci ultimate. Pozbywają się ważnych narzędzi w tej nadchodzącej walce, prawda? Chociaż Leku odważnie, mimo to idzie do przodu. Leku, ty Crazolu! Ale... To była mocna przesada. No zdecydowanie za mocna i teraz jeszcze zbite. Co wy prawie, Illuminar Gaming naprawdę źle się odnajdują w krytycznym momencie. Ryuzaki przez półśrodkowie alei leci. Wie, że Piwek nie ma flasza, czy nie wie? Zaporz załączony, Sebek złota karta, kolejne stuny, to kolejne eliminacje! ZTN to wygrywa! Ale patrz na to, cały czas stoi Warszy i ten Chaos Storm wywiera ogromną presję. Jednak leci Mumus, Warszy bez flasza złapany. Ajajaj, niefortunnie, niefortunnie, ten ultimate od Kamil. Co więcej, ta klatka może być jej kołyską. Trumną. Nie wiem, czemu powiedziałem kołyska. I VZZ puszuje miliony na midzie. A uprawiają ekstremalne sporty. Tak. Tylko, że one... Jest to labirynt ich myśli, którym podążyć nie mogę. Nie mam też nici, by się z niego wydostać. Pytanie, czy wydostanie się Chris z tej sytuacji, bo... Oj, nie wiem. Po prostu złapany i on... Potężny brałmiarz od Wojtusia! Podrzut, stunik, o to właśnie chodziło, złota karta w tym pomaga, aczkolwiek widzimy Leku i jest wsparcie to trzyma, no są te dwie eliminacje po stronie ZTN. IHG natomiast nie chce tu odpuszczać, świetna zadzonka, wysadzi Kszarma prosto między cztery paszcze lwa. Wygląda na to, że nie tylko triple kill to jest dla VZZ, nie tylko Nashor, ale też IHG, które nie ma pomysłu jak rozgrywać ten late game. I ten mecz, to mecz dwóch drużyn, które mają swoje nieprzepracowane problemy. Mówiliśmy o tym, że... Illuminar, ten roster, ta iteracja Illuminar Gaming to cały czas jest trwający proces. Tutaj jeszcze nie są wypracowane te synergie, tak jakbyśmy mogli oczekiwać. O, buława na Warsiego. Jak długo ten Wiktor może się bronić? Sebek Severfrosta zagrał pod Kane'a, ale flash był bezbłędny. Bo zatrzymał go w miejscu wystarczająco długo, by Mumus kolejnym ciosem przebił Warsiemu serce. I co się stało z Illuminar Gaming? Poskładali się jak origami. I IHG nie ma wystarczająco inicjacji, by z tego jakoś skontrować. Nie potrafią rozpocząć walki, która by chwyciła ZTN. Po prostu dany inhibitor dla Mumusa, a ten no cały czas w bazie przeciwnika. Teraz delikatnie pogubiony Sebex, ale jest Braum, żeby wszystkie błędy naprawić swoim ultimate'em. Pogonią jeszcze za przeciwnikami. X-Charm musi ratować się błyskiem. Sebex z odpalonym ghostem trafia kolejną złotą kartę, a Mumus domyka wrogiego supporta. I mamy po prostu złota karta w puzzle od Brauma. Kombo, które dało chyba połowę z tych 18 eliminacji, a myślę, że następne też nadejdą. I IHG, mimo że 8000 do tyłu, wiedzą, że może to ich ostatnia okazja. A Ryuzaki mówi, na razie Leku kopniakiem po prostu sprzedanym. Wyrzuca go z powrotem w mury jego własnej bazy. Złota karta, flash od przeciwnika i Sebex dojeżdża. Ależ tutaj po prostu tych efektów CC, które IHG nie potrafi opanować. I mimo eliminacji na Wojtusiu, mimo eliminacji na Ryuzaki, ZTN idzie tak śmiało do przodu, widzicie? Ależ tu szaleństwo, Mumus to wjeżdża, kołyska, trumna, to nie ma znaczenia. To jest double kill dla top lanera, ZTN. I Warszy, ten pitbull ostatni, on również podzieli los kompanów. I pojawia się tu Sebex tylko po to, żeby wildcardami zmusić przeciwnika do ucieczki. No nie wiem, po co go goni. Illuminar Gaming. No jeszcze zgarnia tego shutdowna, ale ta gra... No Warszy, mało many, ale nexus otwarty. ZTN po prostu doprowadzi do końca, prawda? Mumus łapie tu jeszcze pasywkę, bardzo sprytna decyzja i w pokrętnym...